Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której to audycji rozmawiamy z ludźmi, którzy zajmują się karmieniem innych ludzi. Są to zazwyczaj ludzie przepełnieni pasją, szczęściem, uśmiechem, a czasami nawet przyjdzie ktoś, kto jest troszeczkę posępny, albo przyjdą goście, którzy sobie przerywają. Dwie poprzednie... Jak się śmieją już! Dwie poprzednie wizyty moich gości właśnie tak się kończyły. Pierwsza wizyta była dosyć legendarna, bo potrwała aż półtorej godziny, ale to były czasy pandemiczne. Co się działo po audycji, zostanie na zawsze w naszych sercach, a legendarna bitwa freestyle'owa między Marcinem a Maćkiem, który nas oczywiście realizuje, gdyż jest nieśmiertelny, najlepszy i najpiękniejszy, pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jeżeli oczywiście szczegóły jakieś zostały zapamiętane. A moimi i Państwa gośćmi są Piotr Żebrowski, Marcin Maliszewski, Hubert Górski, reprezentujący włoski strajk. Tak, zgadza się. Witamy wszystkich serdecznie. I spotkaliśmy się dlatego, że panowie w piątek świętować będą trzecie, zapamiętajcie to, trzecie. Nie czwarte, urodziny włoskiego strajku. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo miło. Hubert się na mnie patrzy, jakby chciał mnie zabić. Co się stało? Po prostu nie przedstawiłeś wody, którą zabrałem. To jest woda. Hubert miał COVID i powrócił z niego. Po trzech dniach. Powrócił z niego po trzech dniach. Jeszcze bardziej rudy niż był wcześniej, więc teraz będzie próbował wredne wrótki wrobić. Ale spokojnie, to nie jest moje pierwsze rodeo, mój drogi, więc goście, którzy próbują mnie z siodła wysadzić, zostają bardzo szybko przywołani do porządku. Moi drodzy, w piątek trzecie urodziny waszego pięknego miejsca. Przypomina mi się, taką mamy właśnie naszą wspólną historię, że jak się widzimy, to dzieją się rzeczy legendarne, bo przypomniała mi się impreza, która była, to było rok temu? To było dwa lata temu chyba. Dwa lata temu. Zgadza się. Na roczek. Dwa lata temu tamta impreza, na której przesłuchaliśmy chyba całą dyskografię Beaty Kozidrak wraz z gośćmi siedzącymi w lokalu oraz te wszystkie piękne perturbacje pod tytułem To była piękna sprawa, ale cały czas tym wszystkim najważniejsza jest w zasadzie neapolitańska pizza, prawda? Zgadza się. Podczas waszej ostatniej wizyty tutaj nie było Huberta, to Hubert jest mózgiem operacji jedzeniowej, więc będziemy dzisiaj więcej rozmawiali o smakach, a mniej narzekali na prowadzenie biznesów, więc jeszcze tak zanim zagramy pierwszy utwór, chciałem tylko wszystkie te negatywne emocje zostawić w tym pierwszym wejściu i pytanie, czy teraz jesteście bardziej wyluzowani, czy jest gorzej, kiedy macie dwa lokale? Na pewno jest dużo więcej pracy, dużo więcej rzeczy do ogarnięcia. A natomiast, tak jak już na początku rozmawialiśmy, jak to za każdym razem narzekaliśmy, to teraz już nie będziemy narzekać. No. Myślę, że dużo łatwiej się funkcjonuje i się gospodaruje produktami i ludźmi przy dwóch lokalach niż przy jednym. Może brzmi to trochę dziwnie, ale trochę tak jest, że można minimalizować straty, można wypychać luki ludźmi i tak dalej, jakkolwiek to zabrzmi, ale jakoś sobie radzimy i jest naprawdę dobrze. No, przede wszystkim już szaleństwo covidowe odeszło od nas. Zobaczymy. Dlatego masz taką seksowną chrypkę. Miejmy nadzieję. Nie, wczoraj trochę... Dobra, nieważne. To co, panie Maćku, zagrajmy coś. Ten jak się uśmiecha. No dobrze. Oczywiście możecie nas oglądać podczas transmisji na żywo na Facebooku Radia Campus. Hello everybody, yes it's me, the diabolical, the Bismarcky, the one that go out, going two, I rock the mic, Polly Rufonse, I'm the M of the A, and every record that I make, I rock and break in your day, to listen to another brother put you in a trance, I'm rocking with my boys, they coming from France. Et jeunes, voilà l'un des comebacks les plus fun, Bismarcky et Melka le font, duo, monte à radio, alliance en vidéo, tends les oreilles, note-moi ce flow en sténo, you know I like that. 3 ans d'absence, on nous croyait morts. Et on arrive avec des nouveaux records. Des hits encore plus forts, ironie du sort. À 2 ans de l'an 2000, Bismarcky, alliance ethnique, reviennent avec trop de style, deal du fond par kill. Come into my life, I got so much I can show you. I got the beat that makes you like, oh, I can flow.
train de revenir, de voir les autres revenir, de se voir revenir, de se préoccuper de son devenir. Au pire, je vais s'arrêter deux minutes, d'essayer de voir l'avenir. On n'est pas là pour photo, on ne fait pas des temps d'une heure, je veux dire. On a pris le temps de faire, c'est sûr, un disque bien fat, c'est dur. Au moins on reste les mêmes, c'est pur. Puis quand encore, manquerait plus que ça qu'on ne fasse plus danser les foules. Dès la première note, ça roule, fils. Je suis aussi constructif que Zidane, aussi marqueur que Zizou. Première fois que j'ai deux têtes pour ce hit, c'est fou. Mais bouge ton derrière, secoue ton derrière. Alliance te fait bouger, c'est clair. Plus besoin d'absence, on s'interroge, que devient Alliance en fait. On a pris du recul, travaille dur pour sonner différent des autres. Et là, nouvelle offensive musicale, la retour loin d'être fils, ça. Bref, ça change pas, Melka qui ça, prend ça. Quand on nous attend pas, c'est là qu'on vient, remet ça. Les hits qui te font bouger le tarma, ça te plaît, ça, hein. They're the best in France, so come on everybody and do the biz dance. Come into my life, I got so much I can show you. I got the beat that makes you like, oh, I can flow too. Come into my life, I got so much I can show you. I got the beat that makes you like, oh, I can flow too. B-I-Z Mark with my man Kamel. On the top, he will always propel. And you know his records will sell. You don't like it, go to hell. Me and Kamel is like Batman and Robin, Cagney and Lacey, Starsky and Hutchin. You know we're just too muchin'. Yo. We can't be touchin'. You know how we do, it's always the same thing. That's right, baby. Bismarck et Kamel, on est number one, yeah. We're going to the top, okay. Baby. Confusion, réelle fusion, prends la décision, sans permission, faire danser les gens sans interruption, pour le bon et pas en fiction. Et pas de chance, même le capitaine Kirk fait la beat dance. Come into my life, I got so much I can show you. I got the beat that makes you like, oh, I can flow too. Come into my life, I got so much I can show you. I got the beat that makes you like, oh, again. Radio Campus. Same sztosy. Jaja w kuchni w Radio Campus. To jakiego dżingla pan zagrał? Same sztosy. Bo to był sztos. bo to był sztos. Miałem kasetę Allianz Ethnic Fat Comeback i bardzo, bardzo mi się dobrze kojarzy ten, ten album. Słuchałem go na zmianę z drugą płytą Limp Bizkit w kościelisku koło Zakopanego. I o tym chciałem z wami porozmawiać, bo panowie z Łuskiego Strajku siedzą tutaj podczas tej piosenki i dogadują się, dobra, teraz mówimy, że robimy tak, robimy tak. Słuchajcie, naprawdę oglądanie kuchni ich takiej napinki, żeby powiedzieć, że jest super, to jest piękna sprawa, bo widać w tym super pasję i to, że bycie przedsiębiorcą to nie jest tylko masakra, narzekanie na ZUS i na biurokratyczną tragedię, bo koniec końców to, patrząc na was, to jesteście tak zadowoleni jesteście. Przypakowaliście ten schód 33 kilo. Ty 37. Ty 37, no, dokładnie. Musiałeś zahaczyć o ten temat. Jeszcze, a, że tak akurat wspomniałeś. Jeszcze czas na mnie, ale już jest, wiesz, progres. Nie, no dokładnie, my jesteśmy, problem. Wiesz, zadowoleni. No, robimy to, co lubimy. Codziennie startujemy rano, działamy, pracujemy z fajnymi ludźmi. Przez te 3 lata naprawdę nauczyliśmy się bardzo wiele. I życie nam pokazuje, że jak ciężko pracujesz, masz w tym serce, to ma to sens, no. Więc tak naprawdę całe skupienie idzie na to, co robimy, rozwijamy się cały czas i zapytałeś wcześniej o drugi lokal, to on nam pozwolił teraz jeszcze bardziej otworzyć skrzydła, to może Hubert o tym powie, bo on ma największe możliwości kreowania tego, co robimy na co dzień i tego, co podajemy gościom na talerzu. Tak, no to przede wszystkim bardzo nam się marzyło, żebyśmy mieli jakieś fajne, klasyczne pasty. Mhm. To, nad czym ubolowaliśmy, jest bardzo mało miejsc w Warszawie, na przykład takich, które robią klasyczną carbonarę. Mhm. Na guanciale, na pecorino, na żółtku, bez śmietanki. Na żółtku. Carbonara bez śmietanki. Robimy też super klasyczną pastę z okolic Kalabrii. To jest gorgonzola z ndują rozsmażona na takim szerokim makaronie pakeri.
Pakeri, tak jak patrzę. To po nas. To Marcin wymyślił, bo on ma największą łapę. Tak, na to jest panelo. Pakeri i Gorgonzola. Za dużo kreatyny, no. Co zrobisz? Powoli też myślimy, żeby może troszkę rozwinąć skrzydła na Złotej. Mhm. Może uda nam się tam wcisnąć paściarkę gdzieś jeszcze na tych 54 metrach. Ale wszystko przed nami. Teraz będą małe zmiany na Kłobuckiej. Mhm. Dosyć ciekawe osoby do nas przyjdą. Też ze świeżą głową, które z nami posiedzą i też pokażą swoje pomysły. Mhm. I trochę będziemy wszystko udoskonalać. Będziemy wpadło coś w oko, więc prawdopodobnie będzie sobie grzebał. Wszystko to możecie oglądać na transmisji wideo na Facebooku Radio Campus. Niestety przez to, że gramy piosenki, bardzo często ta transmisja zaczyna się wywalać. To jest kwestia praw autorskich. No niestety nie przejdziemy tego, co robi Meta. Piotrek za chwilę wydłubie sobie oko na waszych oczach. Już się popłakałem. Już się popłakałeś? No to dobrze, tak. Popłacz sobie, pomrugaj. To jest lepiej paluchów nie pchać, a my wracamy do rozmowy na temat tego, jak jest w ogóle, no bo macie lokale dwa w dwóch bardzo różnych miejscach. Jedno jest w samym centrum Warszawy, także bardziej centrum za bardzo się nie da, a drugie jest na słowo, które mi się pojawiło w głowie. Uwaga, przyjechał nasz dostawca z pizzą. Dostawca Paweł. No to zapraszamy go, bo mówiliście, że on jest... Pawełku, zapraszamy. To jest nasz master runner i kierownik zamieszania i człowiek od dzień dobry. Wszystkiego. Dzień dobry, Pawełku. Co tam jest? A pizza? Bardzo dobra. A jakaś dobra, hawajska jest? Najlepsza w Warszawie. O, wiadomo. Od razu widać, że to... Jezu, ile tego jest? Jak my mamy schudnąć tutaj? Nie wiem. No dobrze, moi drodzy, bo to jest wasz stały numer, więc nie jestem zaskoczony. Natomiast chciałem zapytać... Dziękujemy bardzo, Pawełku. Szerokości, jedź bezpiecznie. Jak się różni gość w centrum Warszawy z gościem, który jest na osiedlu, które w zasadzie jest, no jest takim miejscem, że bez samochodu ciężko się stamtąd wydostać? Jeżeli chodzi o tak naprawdę grupę docelową jednego czy drugiego lokalu, no to tak jak mówisz... Różni się, bo jeżeli lokal jest osadzony w takiej lokalizacji, która dookoła ma zabudowę, tak naprawdę no mamy samych mieszkańców osiedlowych dookoła. Uh-huh. I są to rodziny z dziećmi, tak. Są to stali goście, którzy odwiedzają nas, nie wiem, na co dzień, wieczorem przychodzą sobie na drinka. Uh-huh. I zazwyczaj są to po prostu ludzie, którzy nas, których widzimy na co dzień. Sąsiedzi po prostu, sąsiedzi. Czyli lokalna to są, społeczność. Tak, dokładnie, to jest lokalna społeczność, są to sąsiedzi. No a centrum różni się tym, że mamy sporo turystów, uh-huh. Sporo młodzieży, lokal umieszczony, no, zlokalizowany na Złote i tak naprawdę no, cechuje się tym, że bardzo dużo dzieje się tam nawet nieprzewidziane rzeczy z ludźmi. Wiemy, jak wygląda centrum Warszawy i że życie cały czas mamy od rana do nocy, więc jeżeli chodzi o ludzi, którzy nas odwiedzają, tak naprawdę w centrum nie jesteśmy w stanie dokładnie określić grupy docelowej. Uh-huh. A jeżeli chodzi o Kłobucką, no tak jak już mówiłem, są to nasi sąsiedzi. A na Kłobuckiej jest też sporo tak zwanych Airbnb, bo blisko lotniska i tak dalej, więc celujecie też tych ludzi? Widzicie taki ruch tam? Widzimy, ale nie jest to jakaś znaczna część naszych gości. Nie. No dobrze, o tych biznesach, lokalizacjach i tak dalej, to można by godzinami, ale to takie już... Tak, zobaczmy, co przyjechało. Dokładnie. To my teraz zagramy piosenkę i za chwilę zapraszamy na storieski na Instagramie Jaja w Kuchni. Zobaczcie sobie, co tutaj przyjechało. I zobaczcie też, jak długo nagrywaliśmy zapowiedź i zaproszenie. Bardzo zachęcam. Gramy, panie Maćku. Yeah.
Yeah, you pronounce my name? Money. Any questions? I bring many blessings with my man High Tech, and he from the Natty. Money. We make the sky crack, feel the fly track. Get your hands up like a hijack. Fists in the air for money. Keep them there like natural mystic or smoke when the spliff's lit. It's a revolutionary money. Word. They ask me what I'm writing for. I'm writing to show you what we're fighting for. Say Talib or Talib. Money. If it's hard, try spelling it phonetically. If not, then just let it be like Nina Simone. You probably don't listen, B. Even when we suffer losses, I count the victory. Word. Sometimes it's far in between. I'm sad to say you got my brain crowded like sunset on a Saturday. I know my son wept cause his dad's away. Stop crying, be strong for your mama is what I had to say to my little man named Imani. Start the party, my crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man High Tech and Kweli who make you rock your body. Start the party, my crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man High Tech and Kweli. I remember when it all started. Back in the day when me and mom first party. High Tech from the beginning, I stayed advanced. A young chameleon, adapt to any circumstance. Peak game, never been a lazy. Stayed on my hustle, concentrate to get the paper bigger. Stay focused, while other cats stay hopeless. Why stay high, I stay lower. Stacking my to get a four closure. This shit ain't over. Nope. Going for the gusto, keep getting that provo. It's High Tech, on the track like Flojo. Bet you ain't even know I had flow though. Yo, make you rock your body. Start the party, my crew hot. Feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech. You got to keep on dancing. You gotta keep on dancing. 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 Yeah, say my name, Marley. Like Destiny's Child, shine bright like my girl, heavenly smile. Or a suit on Steve Harvey. I'm tighter than them jeans that be hugging black hips, 70s style like Chaka Khan. Ain't nobody set the stage ablaze like my crew. We burn it down like sage in smoky clubs where we party. Holla at my spit kicking Feral Mosh, De La Soul, Common Sense, and my man Biz Markie. Start the party, my crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech and Kweli who make you rock your body. Start the party, my crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech and Kweli. You got to keep on dancing, you gotta keep on dancing. Keep on dancing, you gotta keep on dancing. Keep on dancing, you gotta keep on dancing. Jaja w kuchni w Radio Campus. Nasze studio na Bednarskiej, opanowane przez włoski strajk, dosłownie i w przenośni, bo panowie oprócz tego, że są tutaj i bujają się do utworu zespołu Reflection Eternal, który za nami zabrzmiał, też fundują tutaj naszym śliniankom szaleństwo, gdyż różnego rodzaju i fantastyczne pizze napolitańskie przyjechały. Czy to jest prawda, że jest więcej pizzy napolitańskiej w Warszawie niż w Neapolu? Piotrek chciał coś powiedzieć i zrobił tylko cicho. Dajcie mu powiedzieć. Się wypowiada na temat przede wszystkim. Jest na pewno dużo, nie wiem, no raczej nie jest więcej. Natomiast z Neapolem jest tak, po naszej przygodzie neapolskiej mieliśmy mieszane uczucia, bo ewidentnie tam jest bardzo duży młyn w tych pizzeriach i ten młyn często jakość nie dogania tego młynu. Okej. I bywało różnie, aczkolwiek bardzo dużo pojedynczych produktów było zdecydowanie lepszych niż te, które jesteśmy w stanie mieć u siebie. Bo czyli wiadomo, mozzarella na przykład. Na przykład mozzarella, która fabryka jest tak 15 kilometrów i dobrze wiemy, że ten ser jest zupełnie inaczej robiony. No ale mozzarellę można robić tutaj. Można, tylko że i powinno nie... się, i powinno się w zasadzie. Można, bo mozzarella jest jednodniowym serem. Nawet powinno się, natomiast jest to średnio opłacalne przy tych cenach mleka nawet, żeby samemu robić. Bo z litra mleka wychodzi nam jakieś 100 gramów. Tak. Tam 120. No.
Ale już w Polsce zaczynają, powstają kolejne firmy, które, które robią. No, natomiast cena jest zaporowa, tak? No, bo ta oryginalna mozzarella fior di latte jest przy imporcie z Neapolu, czyli po transporcie tam 1300-1400 kilometrów wychodzi taniej niż ta spod Warszawy, czy nawet z centrum Warszawy. Tak? No właśnie. Więc i jakość jest porównywalna, ale cena jest dużo, dużo niższa i niestety albo stety, no po prostu jesteśmy zmuszeni. Natomiast teraz będziemy niedługo odbywać podróż do Neapolu właśnie w celu próby zimportowania na własną rękę rzeczy. To myślę, że też będzie bardzo ciekawa odkrywcza podróż. I na pewno jakieś storiski to nagrywamy. To najważniejsze. Tak, na pewno będziecie... Na pewno, ej, nagrajcie rolkę. Na pewno będziecie widzieć relacje z naszej podróży. No co, głodni jesteśmy, głodni. Dobra, cały dobra. Czas jesteśmy głodni. A macie nóż, czy bo dobra. Pizza. No, jesteśmy głodni podróżniczych przygód związanych z gastro. Więc... Marcin zaraz będzie próbował, to ja pokrótce opowiem, co dzisiaj przywieźliśmy. Mamy dwa placki sezonowe, trzy placki z naszej stałej karty. Pierwszy placek to jest z kurkami nawędzonej mozzarelli na czerwonym sosie. Kolejną pizzą... Jest pokrojony? Pokrojony. Czy mamy jako kolejną pizzę? Dwa plastikowe noże nie pomogą. Kolejną super propozycją jest pizza bianka z czarną truflą, z mozzarellą di bufala, salsiccią i kurkami. No i nasze trzy sztandarowe pozycje. Właśnie ulubiona pizza pana jaja w kuchni, czyli mortadella e pistachio na czerwonym sosie. O tak. Później mamy pizzę z krewetkami i z mega chrupiącą pancettą, która się wytapia w piecu. I ostatnia, chyba najbardziej rozpoznawalna pozycja, czyli z salami picante, ze słodką, karmelizowaną cebulką, przełamane delikatnie gorgonzolą i na górę chrupiące pistacje. I jesteśmy w niebie. Powiem wam, kochani słuchacze, że tak to siedzi. Bez hitu. Teraz jem tą truflową. No trufle dają taki aromat, jest to nie do opisania. Kurki w tymianku i w czosnku. Salsiccia, mozzarella di bufala, która naprawdę taki śmietankowy powiew świeżości na tej pizzy daje. Super. Pietruszka, no naprawdę siedzi, Hubert. Marcin mógłby nagrywać podcasty. Przychodzi jedzenie i on mówi: kotlet de volaille. Masełkowy pływaj. To po prostu, ale pięknie, no pięknie. Trzeba mieć naprawdę super. Jedź dalej. Ja idę po jeszcze jeden kawałek, a ty opowiadaj, co jest. Ja się jaram tylko tym, że po trzech latach prowadzenia dalej nam ta pizza smakuje i możemy ją cały czas wcinać i nam się to nie nudzi, no nie? To jest mega zajawa. Cały czas się bawimy. Aczkolwiek myślę, że jak jedliśmy jeszcze więcej, to lepiej wyglądaliśmy, więc może trzeba troszkę to wyważać. Natomiast cały czas jest chęć na tą pizzę. Cały czas się myśli, żeby ją zjeść. Ta z kurkami i truflą też jest super. Jest ekstra, no. No wszystko jest super. Tak. No. Wpadajcie w piątek, to wpadajcie w piątek na nasze trzecie urodziny i się przekonacie, co fajnego robimy. Jeżeli nie mieliście okazji, naprawdę warto. Z tego, co słyszałem, pan Kuc będzie lał limoncello z łapy. Dokładnie. Tak, słyszałem, że będę lał limoncello. Bardzo dobrze, możemy się tak dogadać. Znaczy, zależy jak szybko rozleję, bo mam talent do bycia bardzo szczodrym. My też. Chciałem coś powiedzieć, ale chyba nie mogę. My też, za każdym razem ci przywozimy placki. To właśnie, tak. Pięknie. My tak samo, gościna u nas zawsze przednia, włoski strajk jest z tego znany. Tak, Toro dostał ostatnio wodę, to nawet się Marcin zapytał, czy mu postawić ją gdzieś indziej, bo żeby było mu wygodnie. Także jest hospitality poprowadzone do... No do samego końca. Tak. My dobrze wiemy, że jak będzie woda dla pieska, to będzie lepszy tip. Nie to, co niektórzy. O, czyli to tylko dlatego.
Bardzo lubimy zwierzątka, nie, no, tak naprawdę. Chodzi, chodzi, i szczególnie było... w upały trzeba dbać o, o wszystkich, którzy są na tej ziemi, dawać wody ptaszkom, pieskom. I tak, u nas w lokalu zawsze, które... zawsze zwierzęta są mile widziane. I... udostępnić toaletę, jak ktoś przyjdzie. Dokładnie. Pozdrawiamy. Dokładnie. 21-22 piątek i udostępnianie toalety na ulicy Złotej w lokalu 50-metrowym jest ciężką sprawą, a jest naprawdę dużo gości, którzy idą do toalety. O, ale może wrócimy do, bo chciałem jeszcze, może wrócimy, bo chciałem, wiesz co, wspomnieć o tej naszej planowanej podróży, że już niedługo włoski strajk tak naprawdę będzie zatowarowywał się sam bezpośrednio od producentów, omijając wszystkich dystrybutorów, którzy wożą nam towar z Włoch. A oni, ci dystrybutorzy, już wiedzą? Właśnie, się, właśnie dowiedzieli. Właśnie się dowiedzieli, no. Więc taki mamy plan na przyszły miesiąc, żeby usystematyzować gospodarkę taką produktową i korzystać z własnego magazynu i samemu selekcjonować to do samego końca. Oczywiście w tym momencie też selekcja dostawców jest na tak naprawdę wysokim poziomie, bo ciężko uzyskać jest taki produkt z jakimiś randomowymi dostawcami, tak, więc tak. U nas jest duże nastawienie na standard tego, co robimy i sprawdzamy nawet z danej większej partii smaki pomidorów, bo z pomidorami San Marzano, które rosną pod Neapolem, jest tak, że idzie ich taka ilość na Europę, od kiedy na kuchnię neapolitańską zrobiła się moda, że trzeba sprawdzać po prostu importerów. No czy... tak jak z pistacjami, nie? Dokładnie. Że jest po prostu przewałka na pistacjach. Ostatnio była bardzo ciekawa, przepraszam, że przerwę, właśnie historia to dla ludzi, którzy są zajarani produktami włoskimi. Dobra, i dopuść jeszcze jeden kawałek. Że skończyły się po prostu pomidory San Marzano. I po prostu nie było nigdzie. No. Natomiast z pewnych źródeł udało nam się uzyskać jakieś pojedyncze sztuki. I co gorsza, będzie tak coraz częściej, że niestety tych typowych produktów oryginalnych włoskich, jak się nie przywiezie samemu, to po prostu ich może tak, dlatego ich chcemy zabraknąć. Wcześniej o to zadbać. Nie boicie się, że będziecie musieli się układać z Nangretą albo z Kazanostrą, żeby tak robić? Poradzimy sobie. Duże chłopaki z nas są. Myślę, że oni wolą zajmować się śmiećmi. Tak, jak cały Neapol. Okej. No dobrze, moi drodzy. Jako, że jest to audycja, którą kochają wszyscy z mizofonią, to jeszcze troszeczkę będziemy jedli w tle. Ale pan Maciek musi też coś zagrać, żeby tutaj przyjść i bezkarnie sobie spłaszować coś pysznego. To gramy. Dokładnie. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4". I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, but sit in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick got sick to my stomach, overcoming by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" parlor. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" parlor. I wish I had a brand new car, so far I got
got this hatchback, and everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an A-track and a spare tire in the backseat, but that's flat. And if you wanna know what's really whack, see, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 into the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles, and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6 foot tall. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6 foot tall. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday, and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, Big Al, Lorraine. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6 foot tall. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6 foot tall. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Oj, moi drodzy, kiedyś będzie trzeba nagrać taką rozmowę ze wszystkimi didaskaliami, wszystkimi wyrazami, które tutaj padają, bo na przykład można się dowiedzieć wiele o takim biznesie, no ale niestety nie możemy tego wam wszystkiego opowiedzieć, no bo wtedy sami byście sobie otworzyli taką pizzerię i byście chłopaków wygryźli z interesu. Trzeba swoje odstać, że tak powiem. Jeździcie Renault Kangoo do Włoch i pakujcie go całego. Tak, tak, pod sufit. Trzy lata prowadzicie włoski strajk. No naprawdę przypomniałem sobie, no bo nie udaję, że od momentu, kiedy jestem na tym markecie, to po prostu jem takie różne wariactwa z całego świata, że pizza to jest coś, w co nie wjeżdżam, ale na przykład całą zimę zamawiałem od was pizzę i odgrzewałem ją w piekarniczku, ciesząc się z tego, że umiem to zrobić. Więc neapolitańska pizza jest też super w dostawie. Jak to wygląda w ogóle u was? Ile po pandemii jest procentowo biznesu wynosowego, dowozowego? No bo przed to było około 10%. Nie? Może w pizzeriach było więcej, ale... Obecnie około 30% to jest dostawa i wynosy. Jest sezon to... A z burgerami wtedy? No bo na Mokotowie jeszcze tutaj panowie tutaj mają... Mogą się pochwalić Tedisem. Tak, Burger Bartelis. Tak, Piotr wraz z Kamilem, którego pozdrawiamy. Mhm. W Tedisie mam jeszcze większy stosunek dostaw. Chyba wręcz 60% dostaw jest. Ale to jest spowodowane brakiem baru alkoholowego. Okej. Tak mi się wydaje. Czyli jest tak. Znaczy, wiesz co, no ja też parę miesięcy temu przecież zamawiałem z Tedisa, to nawet prosiłem cię, żebyś uwolnił dostawę przez Dolną, bo przez Dolną, przez korki nie ma przejazdu. I naprawdę to, no czasem tak jest, że się nie chce ruszyć tyłka, zwłaszcza jak jest chłodno, gdzieś tam, żeby zjeść. Czyli mówicie, że 30%. I teraz tak. No ja rzadko ostatnio jadłem pizzę, która gdzieś przyjechała, ale to jest bardzo fajne, jest cały czas ciepła. Powiedzmy tym naszym słuchaczom, którzy mają problem z odgrzewaniem pizzy, jak sobie poradzić z nią, jak ona przyjedzie? Słuchajcie, no to najprościej
jest nagrzać piekarnik, włączyć górną grzałkę piekarnika, wrzucić ją na 3 minuty, wyjąć i wraca około 70-80% tego, co wyjeżdża. No bo jest też opcja odgrzewania. Tak. Też, aczkolwiek ona jest bardzo cienka na dole i nie wiem czy... Nie, ja osobiście nie próbowałem, ale jak byłem na Sycylii, tam jest pizza trapańska i ona uważam, że była dużo lepsza odgrzana niż świeża. Ze względu na to, że to ciasto jeszcze dłużej, ten spód jeszcze dłużej był na gorącym i się zrobił taki turbo chrupiący. I to naprawdę tak siadało. My... raz czy dwa razy, tam ta pizza jest ogromna, bo nie dość, że jest wielkości, no, załóżmy 32 cm, to ona jeszcze jest na takim cieście, jak znana i lubiona pizza w pewnej sieciówce. Super Supreme. Dokładnie, to jest gdzieś takiej grubości i tego się nie da przejeść samemu. I dajcie mi przeciwnika. Na śniadanie to idealnie wjeżdżało i naprawdę jest turbo fajna, turbo chrupiąca. Myślę, żeby wyszła z patelni, ale sugerujemy i wolimy sposób odgrzewania właśnie z piekarnika. Dobra, a trzymacie się w ogóle cały czas napolitańskiej? Nie korci was, żeby właśnie zrobić coś innego? Jakiś special, nie wiem, właśnie taką pizzę z kukurydzą i mielonką? Nie, no mamy, czasami robimy, to jest... Pierwszy raz zrobiliśmy tą pizzę bodajże 2 lata temu, albo jakoś w pandemii, już nie pamiętam. I zrobiliśmy chyba jako pierwsza pizzeria napolitańska pizzę z ananasem. Mhm. Ale to nie była zwykła pizza z ananasem, bo pochyliliśmy się trochę do tego tematu. Warszawie chyba pamiętam. Wzięliśmy ananasy, upiekliśmy je w tych 450 stopniach, one się tak skarmelizowały, obraliśmy, wrzuciliśmy szałwie, zrobiliśmy takie pire z tego wszystkiego. No i klasyka, czyli szynka cotto, pomidory San Marzano, mozzarella, fior di latte i po piecu polewaliśmy tym takim gęstym, fajnym musem. Czasami mogę wam powiedzieć, że się trafia taka pizza u nas na lunche. A co trzeba zrobić, żeby była w piątek? Hubert. Dogadamy się po audycji. Yes! No i właśnie tak dlatego no lubię właśnie, przed milionami słuchaczy zadawać ludziom pytania przed mikrofonem. I mamy teraz specjalną pizzkę na piątek. Oprócz tego, co na barze Hubert przygotuje. Pizzkę z ananasem i szałwią. No i ekstra. No i słuchajcie, mamy... że tak powiem, limit witaminy C będzie wypełniony, czyli Marcin, możemy się bawić. Marcin będzie lał limoncello, tak, a ja będę robił pizzę z ananasem. No dokładnie, więc piątek o godzinie 19:00 zapraszamy na pasaż Wiecha. Tak. Będziemy się bawić, wspominać te nasze 3 lata. O 19:15 skończy się limoncello. Dokładnie, możecie podbić, porozmawiać z nami o tym, co robimy, o tym, jak to wygląda na co dzień. Posmakować i zobaczyć, jak to wygląda na talerzu, jeżeli mieliście okazję nas odwiedzić i na pewno zadbamy o to, żeby było bardzo dobrze. No właśnie, a będzie tam też muzyka, muzyka grana przez pana DJ-a. Muszę sobie przypomnieć, jak się wymawia jego ksywkę. KVPX6. Tak. To jest na zasadzie mam fajną ksywkę, chodzi nie, o tyle. Nie. To jest nasz znajomy, przyjaciel naszych przyjaciół, który... KVPX6, naprawdę. Który zadba o to, żeby było dobrze i jeżeli myślisz, będzie on, to mamy pewność, że będzie dobrze. A zagra Beatę? Zagra Beatę. Dobra, okej. Okay. A Wariusa na koniec. To już zaraz, wiesz, zadzwonię do niego po audycji. Weź kasety z Beatą. Nadal masz tą playlistę chyba. Oczywiście, tą playlistę, legendarną, którą wszędzie włączam, gdy już jestem tak, też się znam. Najedzony. To jest legendarna playlista, dołożyłem do niej kilka rzeczy. Ogólnie pan prowadzący chodzi po restauracjach. Bardzo dużo je, bardzo dużo pije, zaprasza restauratorów na audycję, a później puszcza swoją playlistę, bo nie mają nic do powiedzenia. Czy ta playlista nazywa się włoskistrajk.pl? Dokładnie. I to jest punkt, w którym możecie wejść na www.włoskistrajk.pl i zamówić pizzkę, omijając wszystkich pośredników, robiąc to bezpośrednio u nas. Czy to jest jak zwykle audycja, w której nie pozdrawiamy pośredników? Ale ja od dystrybutorów włoskich wędliserów po aplikacji.
aplikacje, które dowożą wam jedzenie. No dobrze, to teraz państwo przetrawią te nasze śmichy, chichy, a legendarny Maciej Złoch Selecta zagra miłego ATZ w utworze Alergeny. Proszę bardzo. HTZ na garach, złap mnie gdy pichce bulion. Na nogach laczki i skara, na głośnikach kulio. Cisnę esencję smaku w 200 stopniach, ale z miłością widać po ubrudzonych spodniach. Cynamon, a niż gościk do programu gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na oścież. Potem koledra, dymka, kiełki. Czasem to ciężko dostać u zwykłej ekspedientki. Ścinam szponder wołowy pocięty w paski, wrzącym bulionem na makaronie typu tajski. Zapraszam do konsumpcji, pierwszy lepszy tester. Tu nie trzeba rewolucji typu Madzia Gessler. Jestem fanem zupy fo, jak dobrego LFO. Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdlić ostro, potem spić turecki ajran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz, choć nie jestem fit, brzuch nie zwisa jak pluszcz. W dobie żywieniowych frików chcę zachować ani mórz. Wiem co w diecie zbędne i bez czego ani rusz. Yo, yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Quesadilla mi się śniła, chili kumin. Długo spałem, ale wstaję morda jak facjata mumi. Najpierw kibel, później zerkam do lodowy. Majonez i jaja, obok dżemi tylko dwie pariowy sklep. Lista zakupów, jalapeno przytuli. Kombinacje będą grube, nie ma kuchni bez cebuli. Biorę kilo serii, paczkę kardamonu. Cała przypraw, reszta czeka już na mnie na półce w domu. Yo, to odpalam, chłonę mocno aromaty. Nieco włoskie tu zapachy, niesie z patelni Adriatyk. Dobre bity mnie kołyszą na słuchawach. A okrasa może wypić moje zdrowie, nic poza tym. Zawiesina dymu w środku, ja astmatyk. Pichcę to własnym przepisem, jak na traki swe tematy. Jesteś ciekaw, co się tutaj zadala. Podejdź bliżej i powącha, jeśli nie wyczuwasz z dala nic. Yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Tłusty rap, pszenica, żyto, jęczmień, a nawet niestety z uwagi na bardzo intensywną produkcję w dzisiejszych czasach owies. Grzesiu, Grzesiu, co? Jem. Co? Zupa. To dzięki. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Ale się najadłem. Mówcie coś, co, bo ja muszę dogryźć do końca. Kochani, ja też się najadłem. Kochani, ja też się najadłem. Szkoda, że nie może was tutaj być, bo naprawdę sztuka. Tym razem nie na talerzu, tylko w kartonie, ale to jest złote, dobry. Ale na Złotej 8 w tym momencie jest na talerzu, więc pewnie po audycji jeszcze sobie podjedziemy, usiądziemy i porozmawiamy. Zapraszamy was serdecznie. Na www.włoskistrajk.pl. Co jeszcze wam ciekawego możemy opowiedzieć? No, przez te 3 lata spotykają nas przeróżne historie w tej branży. Na przykład ostatnia sytuacja Czystedisa Piotrka. O, ostatnio szukaliśmy pracownika na kuchnię, na pizzę i ktoś tam szukał pracy i tak dalej, i tak dalej. Oznaczyli mnie znajomi na fejsie, że ktoś szuka. Okazało się, że ten kolega, który szukał pracy, napisał Marcinowi 3 dni wcześniej, że u nas jest za dużo, że sprzedajemy za dużo placków i on do nas nie przyjdzie. No to bardzo dobrze, słuchajcie, no to też jest takie coś, że jak pizzeria ma duży obrót, to znaczy, że ludzie to jedzą, czyli że to jest dobre. Znaczy,
czasami zdarzają się takie pizzerie, w których nie jest dobra, sprzedają dużo. Tak, tak. Ale... No, to tak jak z każdym w sumie produktem na street foodzie. No chciałem być mądry, no ale to... Tak. No cóż, nie zawsze mi wychodzi. Ale każda pizza ma swój vibe i swoich odbiorców. Tak. O, to ładnie powiedziane. I ja uważam, że jest pizza idealna na kaca, jest pizza idealna do czerwonego wina z kobietą i jest idealna pizza na imbę z ziomeczkami. I ja mam czyli włoski ślep. I, ja... I nie zgadniecie, do każdej z tych trzech rzeczy to jest włoski ślep. Nie, żartuję, ale mam trzech swoich różnych faworytów, naprawdę. I lubię z trzech różnych miejsc na że tak powiem, na różny stan ducha. Dokładnie, dokładnie. I wy po prostu dzisiaj przechodzicie samych siebie, przygotowywaliście się. W ogóle. Wzięliście jakiegoś guru od PR-u? Dobra, słuchajcie, musicie teraz mówić tak, ty będziesz ten milczący. I ludzie będą czekali. I potem zrzucisz taką bombę, na przykład dla pierwszej osoby dwa kieliszki limoncello. No jasne. Nie mówiłem chłopakom przed wejściem, mówię, kur, spokojnie, panowie, wszystko pod kontrolą. Ty siadasz po lewej, ty na środku, ja po prawej. Puszczaj tą muzykę, realizator. I jedziemy. Gościu wychodzi gdzieś w ogóle. Tak. Co tu tak się dzieje? Wiesz, ale tu są jaja. Bo on pozamiatał Marcina kiedyś na bitwę freestyle'owej i pokazuje brak szacunku ostentacyjnie. Rewanżyk. Nadal się nie lubią. Już tyle lat. Dokładnie. Słuchajcie, no ale w zeszłym tygodniu puścił Jestem Bogiem, ale w wersji nieradiowej i poszedł gdzieś. A ja przyszedłem ściszać te słowa po śląsku brzydkie, takie co w naszym języku brzmią jak wulgaryzmy. Wyobrażacie sobie? Takie rzeczy są. Panie Maćku, to pan wrócił, zagra... Wrócił, nie gadaj. To pan zagra piosenkę, a my z kolegami jeszcze na koniec zaprosimy na te trzecie urodziny. Kiedyś facetowi ze skarżyska, co werwą tryskał, w ciągu paru chwil obrzydło wszystko. Zbrzydło mu życie, z którym trzeba się za bary brać. Ciągle w kącie grzecznie stać, statystować zamiast główne role grać. Więc mówi, pora zwiać, plecak z szafy wziąć, kolesiu skrąć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dychy ciśnie szofer gaz. PKS-em znać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Facet, co się wyniósł ze skarżyska, by zmienić wszystko, jak 500 w wielkim mieście błysnął. Ale zgasł, mimo że się sprawdził w jednej z głównych ról. To pod żebrem jakiś ból, tu znów nuda, bo co każą, trzeba grać. Więc mówi, pora zwiać, plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. PKS-em grać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. PKS-em grać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie. Plus dwa to czasem PKS-ów pięć i odmiany jakiejś chęć. Mówił facet, gdy już życia dosyć miał, tak mówił zanim zmiał. Plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy
ciśnie szofer gaz. Hej, yeah. Chcę znać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, to i z życia wreszcie śmiech. Plecak szafy wziąć, kolesiu skrąć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. Chcę znać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, to i z życia wreszcie śmiech. Jaja w kuchni w Radio Campus. Prowadzenie biznesu restauracyjnego. Straszne tu śmiechy były i po prostu no, już mnie policzki bolą przez was. Wybacz. To przez Huberta. Hubert jest taki zabawny, jak nie jest na antenie. Mówi takie rzeczy, których nie można powtórzyć. Hubert zwany Aslanem, tym lwem. Kozioł, powiadasz. W Tedisie wybili szybę. Wiadomo kto? Chyba 7 nawet. 7 szyb? 7 no, witryn. Wybiliby 9, tylko im siekiera wpadła do lokalu. Czyli co jest? Nie, mamy porachunki na Mokotowie. Porachunki na Mokotowie. Na Mokotowie będzie zabójstwo. Na Złotej Menele korzystają z toalety. Na Mokotowie wybijają szyby. Nie, szyby mieliśmy, źle. Mieliśmy kosę z panami, którzy... Jak ich określić tak ładnie? Pomyśl, co mówisz, bo oni mogą tego słuchać. Nie, oni nie. Tak, jak słuchacie, to włoski strach. Na hasło Narnia. Dobrze, panowie, bo wracając do trzecich urodzin. Dokładnie. Teraz poważnie. Spinka, tak? O, kiedy? Kultura. Piątek, godzina 19, Złota 8, pasaż Wiecha. Świętujemy 3 lata naszej cudownej gastro przygody. Zapraszamy was wszystkich na specjalne hasło Jaja w kuchni. Czekać was będzie niespodzianka u osób, które będą się wami zajmowały i was gościły. Będzie też Marcin, czyli Jaja w kuchni, który będzie. Jest dzisiaj prowadzącym. Będziemy my jako właściciele i cała nasza ekipa. Maciek będziesz? Również z drugiego lokalu. I realizator, którego widzimy przez szybę, mówi, że też będzie. Nie możecie zabraknąć. Na hasło Marcin Kuc. Marcin będzie lał limoncello nie do kieliszka, tylko po prostu nie, do gardła. Nie można tak robić. No. Wiesz, jak to się skończy. Poza tym korzystajcie z tego hasła odpowiedzialnie. Dokładnie. Hasło ja w kuchni, piątek, 19, Złota 8. Widzimy się wszyscy. Także teraz powiem, że możecie sobie całej tej audycji posłuchać, cofając ją już jako wideo na Facebooku Radia Campus, a jutro, tudzież pojutrze, zależy jak Kamilowi Kuciowi się zachce, pozdrawiam Kamil, będzie to dostępne w serwisach streamingowych. Teraz posłuchamy sobie utworu z płyty na 20-lecie You Know Me, płyty, którą półtora miesiąca przed premierą udało mi się wyrwać u grocha, więc ja już wiem jakie wszystkie inne kawałki tam są. Jedno, co wam mogę powiedzieć, to, że jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I hop. Kasa. Ale tego utworu nie zagramy jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Tymczasem ten teraz poleci. Panowie Piotr Żebrowski, Marcin Maliszewski, Hubert Górski z Włoskiego Strajku byli państwa i naszymi gośćmi. Tutaj realizował nas Maciej. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki. Zostawiamy was z utworem Epicantus featuring Hades P Unity. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień Maciej Nowa, którego zapytam, dlaczego się tak do restauracji, które odwiedza i o których pisze w Gazecie Wyborczej. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.